Niewątpliwie większa akcja kredytowa to większy optymizm wśród klientów i prawdopodobnie także większa pewność co do miejsc pracy i większe przekonanie, że klienci są w stanie sprostać tym zobowiązaniom kredytowym, które zaciągają. Natomiast trzeba też pamiętać, że wśród przedsiębiorców obserwowaliśmy pewien wzrost zainteresowania kredytami z chwilą, kiedy uruchomiony został system poręczeń kredytowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy decyzji rządu i to potwierdza, utwierdza nas w przekonaniu, że właśnie szczególnie w okresie pewnych zawirowań, zmienności na rynkach finansowych, funkcjonowanie tego typu systemów poręczeniowo-gwarancyjnych ma ogromne znaczenie dla utrzymania na niezbędnym poziomie akcji kredytowej, ale także do przełamywania barier i pewnej powściągliwości zarówno wśród przedsiębiorców, jak i banków. Banki cieszą się dobrą opinią wśród klientów. Jakie czynniki zdecydowały o takiej, a nie innej ocenie? Myślę, że przede wszystkim to konsekwentna działalność sektora bankowego, eliminowanie różnego rodzaju zaniedbań i błędów, które były w przeszłości odnotowywane, ale coraz lepsza informacja, ale także trzeba powiedzieć, że większa świadomość klientów, jednak ta sytuacja kryzysowa w ostatnich latach zaowocowała większą wiedzą, większym zrozumieniem różnych problemów bankowości światowej. Dla nas jest to bardzo ważne, że zaufanie i opinia o sektorze bankowym od kilku lat w Polsce systematycznie się poprawia, ale też odczuwamy to, że klienci stawiają coraz to nowsze wymagania, nie tylko jeśli chodzi o dostępność usług, łatwość korzystania z usług bankowych, ale także gdy chodzi o jakość informacji i taką rzetelność sektora bankowego. Staramy się tym oczekiwaniom sprostać i myślę, że to zaowocowało tą dobrą opinią w ostatnich 3 latach o polskich bankach.